Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy, należało obrzezać dziecię. Nadano mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie matki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Dzisiejsza uroczystość wielokrotnie dawała okazję do tego, żeby w tej Ewangelii popatrzeć na Maryję, bo mamy dzisiaj uroczystość świętej Bożej Rodzicielki, więc jej osoba, jej rola, jej zadanie i to, co Bóg dla niej przygotował i przeznaczył, bardzo często jest przedmiotem rozważania. Ja chciałbym dzisiaj spojrzeć na inne osoby w tej Ewangelii, mianowicie na pasterzy. Dlaczego? Dlatego, że nasze życie jest troszkę bardziej podobne do tego życia, które oni prowadzili. A dokładniej mówiąc, to, co Bóg zrobił, pasuje bardziej do naszego kontekstu. Dlaczego? No najpierw dlatego, że aniołowie, którzy przyszli do pasterzy, można powiedzieć, spowodowali to, że Boża rzeczywistość wtargnęła w życie tych ludzi. Co więcej, można by powiedzieć, że Bóg włamał się do ich codzienności. No bo oni nagle dostali tę wiadomość, oni nagle dostali jakieś słowo, oni nagle dostali jakieś objawienie w pracy. To nie była świątynia, to nie był kościół, to nie były jakieś pobożne okoliczności. Oni po prostu w tym momencie, chcielibyśmy tak powiedzieć, byli no na takim czuwaniu, ale czuwaniu dotyczącym dyżuru przy owcach. I to jest ten kontekst, i to jest bardzo często nasz kontekst, mianowicie to, że patrząc na ich sytuację, okoliczności, możemy powiedzieć, my powinniśmy się spodziewać tego, że Bóg chce nam coś powiedzieć w naszej codzienności, że Bóg chce się włamać właśnie w tę rzeczywistość, którą my przeżywamy. Pewnie gdyby to się nie wydarzyło, to ci pasterze dalej by pełnili swój dyżur, dalej by zajmowali się tymi owcami i właściwie nic by się w ich życiu nie zmieniło. Ale ponieważ no właśnie wydarzyło się to, o czym mówi Ewangelia, oni też inaczej zaczęli funkcjonować. Więc dla nas to jest bardzo prosty wniosek. Mianowicie my najpierw musimy spodziewać się tego, że Bóg będzie w naszej rzeczywistości, że Bóg nam chce coś powiedzieć w tym, co przeżywamy, że Bóg chce się włamać w te miejsca, może czasami, w których byśmy się nawet nie spodziewali Boga. No nie spodziewali się Boga no, na tych niezbyt urodzajnych pastwiskach, niezbyt ofitych, niezbyt jakichś takich no, zachęcających. Po prostu to nie było miejsce, gdzie zwykle Bóg się objawia. Oni pewnie sobie tak przynajmniej myśleli. I my czasami tak myślimy, moja praca, nawet mój dom, moja rodzina, to nie jest miejsce, gdzie Bóg zwykł się objawiać. A jednak czytając tę Ewangelię, trzeba powiedzieć, masz się tego spodziewać. To znaczy, Bóg chce to coś zrobić dla ciebie.
I widzimy, że ci pasterze, prości ludzie, zaczęli odkrywać Boga działającego właśnie w codzienności. Zaczęli odkrywać Boga, który po prostu przychodzi w tych prostych wydarzeniach, w tej zwyczajności. I to byli prości ludzie, ale odpowiedzieli posłuszeństwem. Czyli pierwsza rzeczywistość to taka, że nie uznali, że to są jakieś halucynacje, nie uznali, że to jest coś no nie wiadomo skąd. Oni przyjęli, że Bóg może do nich coś powiedzieć, może do nich przemówić i że oni mogą usłyszeć Pana Boga w tej swojej codzienności, w tej zwyczajności. I tak się też stało. I słyszymy, że oni pośpiesznie, szybko na to słowo udali się do Betlejem. I to jest drugi jakby wniosek nasz, mianowicie my powinniśmy reagować na to, co Bóg nam podpowiada. My powinniśmy reagować na to, co Bóg chce w nas wywołać właśnie tym sygnałem, tym słowem, tym objawieniem, które nam daje. Bóg chce, żebyśmy zareagowali, żebyśmy nie pozostali tacy sami. Czyli przenosząc to nawet na dzisiejszy wieczór, Bóg chce, żebyś zareagował na to, co się dzieje. Na tę Eucharystię, na tę Ewangelię, na tą swoją modlitwę tutaj, którą przeżywasz. Bóg chce, żebyś zrobił coś. Żeby to, co słyszysz, nie pozostało tylko słowem, ale żeby to przełożyło się na twoje działanie. I co się dzieje? No i ci ludzie rzeczywiście idą i reagując, jakby decydując się na to, że według tego słowa zaczną coś robić, oni rzeczywiście udają się w to miejsce, które jest miejscem dla nich wyznaczonych. W prologu, czyli w tym pierwszym hymnie w Ewangelii według świętego Jana mamy to wyrażenie, które bardzo często powtarzamy, mianowicie, że tym, którzy przyjęli słowo, daje ono moc. I u pasterzy to widać, że oni przyjęli to słowo i to była moc, to był ten motor napędowy działania, pójścia wieczorem, w nocy, poszukania tej rodziny, o której aniołowie mówili. Więc kiedy my przyjmujemy słowo Boga, kiedy przyjmujemy to, że Bóg coś chce od nas, to słowo daje nam moc. To wtedy mamy siłę, to wtedy mamy chęć do zrobienia czegoś. To wtedy łatwiej też czynimy to, co się Bogu podoba. Natomiast jeżeli to słowo, ta modlitwa, ta liturgia, ta msza, czy cokolwiek, jeżeli to po prostu przechodzi obok nas, my nie dostajemy mocy. Nasze życie się nie zmienia. Po prostu wracamy do domu i robimy tak samo wszystko jak do tej pory. Chciałoby się powiedzieć, Bóg nie włamał się do mojej codzienności, a Bóg chce się włamać. Bóg chce to zrobić. Więc widzimy tu tę tajemnicę, że oni przyjęli słowo i według tego przyjętego słowa zadziałali. Więc kiedy ty przyjmujesz słowo, a na każdej mszy jest słowo, które masz przyjąć, więc kiedy przyjmujesz słowo, zaczynasz działać. Jeżeli nie zaczynasz działać, to jest pytanie, czy przyjmujesz słowo? Bo tym, którzy przyjmują słowo, daje ono moc. Ich życie się zmienia. Więc może to być też takie kryterium, taka próbna ocena tego, jak ja przeżywam modlitwę, jak ja przeżywam Eucharystię, jak ja spotykam Boga. No, czy jest we mnie ta chęć zadziałania, chęć zmiany, uczynienia czegoś w moim życiu. To jest drugi element tego, co się z tymi pasterzami stało. I tak jak powiedziałem, pewnie oni jako prości ludzie nie rozumieli wszystkich tych tajemnic. To znaczy ich odkrywanie tej rodziny i Jezusa nie było jakimś rozważaniem teologicznym, jakimś czytaniem wielkich traktatów czy dzieł religijnych. I pewnie oni jakby nie byli w stanie nawet zauważyć tego, że tam, gdzie zwykle rodziły się ich jagnięta, tam urodził się Baranek Boży. Myślę, że oni ani tej analogii nie zauważyli, bo nie wiedzieli, że
że kiedyś o tym niemowlaku powie ktoś, oto baranek Boży. I oni pasterze pewnie nie rozpoznali tego, który był najważniejszym pasterzem. Oni pewnie tych analogii w ogóle nie rozumieli. My je dzisiaj możemy rozumieć, my możemy patrzeć. Tam, gdzie rodziły się jagnięta, urodził się baranek Boży. Pasterze przyszli do pasterza wszechwieków. My to możemy odkryć. Ale oni pewnie, prości ludzie, nawet tego nie rozumieli, nie byli w stanie tego tak pojąć. Ale w swojej prostocie rozumieli, że mają znaleźć Jezusa. I od nas też nikt nie wymaga, żebyśmy byli nie wiadomo jak wykształconymi teologami albo różne analogie znajdowali, ale to trzecie działanie, które u pasterzy występuje, mianowicie ja mam znaleźć Jezusa. To jest moje zadanie, ja mam znaleźć Jezusa. Jeżeli moje działanie, moja praca, moja rodzina, moja modlitwa, moje spotkania z innymi nie prowadzą do tego, że znajduję Jezusa, to gdzie prowadzą? Dokąd? Ci prości ludzie zrozumieli, że w ich codzienności, w tym dyżurze, który pełnili, też muszą odnaleźć Jezusa. To jest zadanie na ten wieczór. To jest zadanie na ten wieczór dla ciebie, dla mnie. My mamy znaleźć Jezusa. I to było zadanie pasterzy. I widzimy, że oni w 100% to wykonali. I widzimy, że oni nie przegapili tego. Oni, choć nie było to intelektualne działanie, było to działanie serca. Było to działanie, które powodowało, że oni tęsknili za tym, żeby to, co Bóg powiedział, wypełniło się dla nich. Wypełniło się w ich życiu. No bo realnie patrząc, no to nie było jakieś przeżycie, nazywalibyśmy takie, które było w 100% zakończone. Co przez to rozumiem? No to było podejście do niemowlaka, oddanie jakiegoś pokłonu, powiedzenie, co im zostało objawione o tym i koniec, no i wrócili. Ale to proste, zwykłe wykonanie tego spowodowało, że ich serce ożyło, że ich serce odkryło na nowo, że w tych właśnie prostych wydarzeniach, w tych prostych gestach, w tych prostych znakach, w tej chwili wydarzyło się to coś, co ich życie czyniło sensownym. I dla nas jest też tak, że prosta rzecz, nasze proste gesty, proste znaki, prosta modlitwa nagle powodują, że w nas się coś dzieje Bożego. Że my nagle odnajdujemy i sens, i światło, i poczucie tego, że no wiemy po co żyjemy, dlaczego tu jesteśmy, do czego to wszystko zmierza. Wtedy, kiedy odnajdujemy Jezusa w tych prostych, zwyczajnych wydarzeniach, w tej codzienności, która wydaje się właśnie no, jakby takim dziełem niedokończonym. No, to jest chwila, to jest jakieś poczucie tego, że Bóg jest, że Boga mogę odkryć, że mogę Go spotkać, że coś we mnie poruszyło się w moim sercu. Można by powiedzieć, to są chwile. To nie jest coś takiego, o czym możemy powiedzieć, to jest wielkie dzieło i trwało ono 15 lat. Najczęściej to są te proste wydarzenia, tak jak u pasterzy. Ale one powodują właśnie to, że nasze serce jest żywe. Że nasze serce jest takim sercem, w którym Bóg może pewne rzeczy wykonywać. I widzimy, że ta trzecia rzeczywistość, czyli znalezienie Jezusa, które było jakby tym celem przyjęcia słowa, które zostało powiedziane przez aniołów, było mówienie innym ludziom o tym, co im zostało objawione. I to jest czwarta czynność pasterzy. Mianowicie oni mówią innym. Oni dzielą się tym. Oni rozmawiają o tym dziecku, o Jezusie. Oni rozmawiają o tym, że aniołowie coś do nich powiedzieli. Oni rozmawiają o tym poruszeniu ich serca. Nie zostawiają tego tylko dla siebie. Oni po prostu są świadkami tego, co się w nich dzieje. Co Bóg spowodował tego wieczoru, tej nocy. Jak Bóg odezwał się do nich, jak przez co przemówił. Co dla nich stało się znakiem rozpoznawczym. To wszystko oni położyli jakby przed innymi, przekazali też innym, podzielili się tym, co sami przeżyli,
co im zostało objawione o tym dziecięciu. I widzimy, że to zdziwienie tych wszystkich, którzy słuchali, było jasnym znakiem, że to było coś nowego, że to było coś pięknego. I bardzo często jest tak, że ty w swoim sercu też nosisz te doświadczenia. Chodzi o to, żeby ich nie zostawiać tylko dla siebie. Chodzi o to, żeby mąż z żoną rozmawiał o tym, co przeżywają. Chodzi o to, żeby dzielić się z dziećmi, z przyjaciółmi tym, co jest we mnie. Jak Bóg do mnie przemawia, czy co się we mnie dzieje. I pasterze są prostymi ludźmi, którzy chcą po prostu żyć tym, co ważne. I jak widać, to podzielenie się tym, co ważne, jest poruszające też dla innych. Więc nie zatrzymuj tylko dla siebie tego, co przeżywasz. To będzie ważne też dla kogoś innego. To jemu też pomoże. To jemu też da możliwość odkrycia tego właśnie, kim jest to dziecię, którego narodzenie świętujemy. Bo to jest właśnie to zadanie pasterzy, którzy zostali obudzeni. Więc jeżeli ty zostałeś obudzony, to mów. Chyba, że nie jesteś obudzony, to nie będziesz mówił. Chyba, że śpisz duchowo, to się nie będziesz dzielił, no bo nie masz o czym mówić. I ostatnia czynność tych pasterzy. Oni wielbią Boga. Oni śpiewają. Oni chwalą Boga. Oni nie mogą jakby tej radości w sobie utrzymać i wybuchają tą radością. Mianowicie oni doświadczają tego, że to jest powód uwielbienia, że to jest sposób, w jaki mogą rzeczywiście w pełni wyrazić to, co się w nich stało. To jest chwała. To jest pewnie pieśń, to jest pewnie okrzyk, to jest pewnie radość. To jest to wszystko, co z ludzkiego serca wydobywa się wtedy, kiedy to serce doświadcza czegoś fantastycznego, wspaniałego i Bożego. To jest uwielbienie. I dlatego Kościół zawsze pokazuje modlitwę uwielbienia jako modlitwę, która jest związana ze świętowaniem. Ten hymn, który śpiewaliśmy, Chwała na wysokości Bogu, przed czytaniami, no to jest właśnie hymn napisany na te święta, na Boże Narodzenie. To jest hymn, który w sercach wierzących chrześcijan przez wieki jakby dojrzewał i jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. To jest ten czas, czas chwalenia Boga. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy. To jest ten hymn, to jest właśnie to. Czasami my w tych liturgicznych, jakby takich, że tak powiem, ramach nie zauważamy tego, że to jest właśnie to piękno ognia ludzkiego serca, które po prostu doświadcza Boga, doświadcza przeżycia obecności Boga na ziemi. I oby nasze pokolenie też potrafiło napisać takie pieśni jak ta, bo to przecież zrobili nasi poprzednicy. Wierzący tylko kilka wieków przed nami. A my to przejęliśmy. I chodzi o to, żebyśmy napisali swoją pieśń. Chodzi o to, żeby z naszego serca urodziło się takie uwielbienie, że za kilka wieków powiedzą, to byli super ludzie, to byli tacy wierzący, to byli tacy modlący się ludzie, że napisali taki hymn i my go chcemy też. Patrząc na pasterzy, chcemy uczyć się tego, że w naszej codzienności przychodzi Bóg. On się włamuje po to, żeby nasze serce ożyło, żeby Twoje serce ożyło, żeby było obudzone, a żeby było poruszone do działania, odnajdywania Jezusa i potem dzielenia się tym doświadczeniem, po to, żeby w Twoim sercu też była pieśń chwały, żeby ono było pięknie przez Boga dotknięte, ale też poruszone do tego, by chwalić, błogosławić i żyć obecnością Boga na co dzień. Amen.